pomysł na napisanie książki pod tytułem Ściganie pojawił się na samym początku, jak przyjechałem do Polski. I dostałem kontakt od pani Stremeckiej z wydawnictwa Czarne Czerwone bodaj, czy Czerwone Czarne. I jednocześnie z wydawnictwa Pruszyński. Może się trochę zachowałem nie fair, bo zgodziłem się na jedną i drugą książkę. Dlaczego? Pani Stremecka prosiła, że ma być to książka, nie interesuje ją art bi, pieniądze, afery, tylko człowiek, cierpienie i dusza. A Pruszyńskiego interesowało nie człowiek, pieniądze i dusza, ale pieniądze, szybkość i adrenalina. No i przystąpiłem do realizacji dwóch książek. Było na początku, była kwestia z wyborem tak zwanego no, tego prowadzącego pisarza i wybór właśnie padł bardzo dobrze na pana, który pracował wcześniej w polityce, no i się nami, że tak powiem, zajął. Na początku współpraca z panem Piotrem Pytlakowskim była taka trochę dziwna, bo nie potrafiliśmy się, znaczy ja miałem problem z adaptacją. Pamiętam, jak zadał kilka pytań, po których bardzo emocjonalnie odpowiedziałem i zacząłem jak gdyby no, w kwestii obronnej, ale szybko zrozumiałem i on mi podpowiedział, że nie ma złych pytań, tylko są dobre odpowiedzi. Więc później się przestawiłem, że nawet najbardziej kontrowersyjne pytania nie są po to, żeby mnie zirytować, tylko żebym się mógł wypowiedzieć. I rzeczywiście powstało bardzo dużo materiałów, często chaotycznego. I pan Piotr Pytlakowski w piękny sposób to ujął w jedną całość, wyedytował, no i powstała książka z tego. Książka Ściganie była pierwszą książką w formie wywiadu Rzeka, który udzieliłem w Polsce po przyjeździe. Wcześniej powstawały książki jak Kto się boi art bi, ale to były stare czasy, 96 rok. Po przyjeździe do Polski to była moja taka pierwsza, otwarta wypowiedź na temat przyszłości. W latach 90. biznes to było coś innego dokładnie niż to, co jest dzisiaj. Nie było żadnych struktur, nie było prawników, nie było biur doradczych. Po prostu i była ciągła zmiana, system transformacji, niewiadoma i wielka przygoda. Plus nieograniczone możliwości, które człowiek odkrywał na bieżąco, ale też bardzo wielkie ryzyko wielkich problemów z niewiadomego powodu, bo nie było reguł gry w ogóle. Kiedy wyjechałem do Izraela w 91 roku, no przede wszystkim na samym początku żyłem w jakimś takim złudnym poczuciu iluzji, że ta sprawa jest do obronienia, do wytłumaczenia, więc cały czas próbowałem mówić, robić, działać, prowokować wymiar sprawiedliwości do przyspieszonych działań, bo jako człowieka, który miał 30 lat, wizja, że coś może trwać rok lub dwa lub trzy, to była po prostu jak wyrok śmierci. Gdybym wiedział, że to będzie trwało 25 lat, to na pewno, nie wiem, byłbym na granicy podjęcia decyzji o samobójstwie, bo to było jak dożywocie. No później to była faza takiego przewlekłego wpadnięcia w nicość, próba wyjścia z poczasku, próba zdobycia listów żelaznych, przyjazdu do kraju, wytłumaczenia się, obrony. No a w międzyczasie stwarzanie drugiego alternatywnego życia, czyli wszystko, co nie jest związane z biznesem, nie jest związane z art bi i stworzyłem sobie nowy świat, inny świat, w którym do dzisiaj żyję. Pochodną tamtych czasów było to, że tak jak w komunizmie, najpierw się szukało ofiary, potem się ją skazywało publicznie. Afera dzisiaj, odpalenie na taką skalę jest niemożliwa, dlatego że jednostka jest pod ochroną prawną. Dopóki nie jest skazana, nie wolno pokazywać jej twarzy, nie wolno wymieniać jej nazwiska. W naszym przypadku, zanim nas oskarżono, zniszczono nas wizerunkowo, czyli w sposób kontrolowany, medialnie, intensywnie, przekaz jednostronny, przekaz, który był kreowany przez twórców tak zwanej afery art bi, czyli złodziei, oszustów, którzy okradli cały kraj, każdego obywatela. Kiedy przyjechałem po raz pierwszy w 2014 roku, stwierdziłem, że widzę nowe pokolenie, bo 23 lata to jest totalnie nowe pokolenie. Ludzie, których jeszcze nie było na świecie, jak wyjeżdżałem, dzisiaj chodzili po ulicy,
jako dorośli obywatele, którzy tworzyli tą Polskę. I byłem bardzo mile zaskoczony właśnie tymi właśnie osobami, które mijałem, że to są inni ludzie niż to samo pokolenie w moich czasach, że oni się urodzili w innych czasach, są innymi ludźmi, skupionymi, z którymi kraj może być dumny, czyli to młode pokolenie. Starsze pokolenie, które się postarzało 24 lata, nic się nie zmieniło. Politycy też się nic nie zmienili. Ulice i budynki, no okej, są fajniejsze, ale już nie pamiętam, jakie były kiedyś. Więc ludzie. Ludzie to było dla mnie najmilsze zaskoczenie. Obecnie w Polsce przede wszystkim zajmuję się kwestią dalej RDB, ale już w kontekście, ponieważ zostałem uniewinniony. To nie było przedawnienie tych zarzutów, tylko uniewinnienie tego najważniejszego związanego z rzekomym zaborem mienia państwowego wielkiej wartości. W związku z tym przysługuje mi prawo o zadośćuczynienie i odszkodowanie, więc to jest jeden wątek. Dwa, prawne sprawy o zwrot RDB, dlatego że wbrew medialnym przekazom, które potwierdzało, że mieliśmy owszem 400 milionów złotych zadłużenia, w wyniku likwidacji po 25 latach odzyskano miliard złotych. Więc będzie bardzo duża debata, co zrobić z tym faktem, że jest 600 milionów złotych nadpłaty. Chociaż rzekomo jesteśmy winni, więc to jest taka prawna batalia, która potrwa kilka lat. Poza tym bardzo jestem zaangażowany w system wdrażania pewnych rozwiązań izraelskich w zakresie parków naukowych, wysoko zaawansowanych technologii, które jakoś tak mi leżą, dlatego że żyję w kraju, który ma tego nadmiar, a tu jest taka potrzeba. Także głównie te trzy rzeczy. Mi się wydaje, że nie jest możliwym powtórzenie tego, co było w 90-tych latach w sposób na wprost. Natomiast sposób myślenia tamtymi kategoriami, że zawsze w każdym kraju, w każdej epoce jest jakaś transformacja i przy jak gdyby wejście w jakiś projekt, który ma potencjał ponadnarodowego, regionalnego sukcesu, zawsze będzie mnie intrygował. I w związku z tym skala też się zmieniła. Kiedyś miliard dolarów to było w zasadzie na granicy science fiction. Dzisiaj aplikacja do Apple'a, WhatsApp, został sprzedany za 19 miliardów dolarów. Więc po prostu w ogóle się wszystko zmieniło. I uważam, że żyjemy we wspaniałych czasach i do śmierci trzeba coś próbować robić, bo na tym polega piękno życia, że się wykorzystuje każdy dzień, by coś stworzyć. Jedną z rzeczy, którą sobie zdałem sprawę, że ta historia o RDB to jest tak wiecznie żywa, że właśnie i powstaje książka, i teraz powstaje e-book. I dla mnie jest to jakaś taka dziwna przygoda, ale z drugiej strony fajna, bo ciągle będzie coś można nowego powiedzieć, ale już do innej widowni. Nie do widowni, czy do słuchaczy, którzy rozpoczynali tamte czasy i mieli lat wtedy trochę mniej. Czytali głównie media, które były pod kontrolą tych, których nas oskarżali. Ale dzisiaj po raz pierwszy jest to możliwość, jak w Hrabia Monte Cristo, ten ostatni rozdział, pojedynek na szpady, pojedynek na fakty, czyli ja kontra oskarżyciele przy otwartej odsłonie. Więc to jest dla mnie jakaś taka fajna przygoda.